Teraz za chwilę będziemy wręczać nominacje do tytułu Ostrowianina 2010. Warto było czekać na ten moment, bo wszystkie kategorie naszego plebiscytu są ważne. Ale myślę, że taką najbardziej prestiżową z tych kategorii jest właśnie wybór Ostrowianina Roku. Maciej Balcar, rodowity Ostrowianin, muzyk, wokalista, gitarzysta, pianista, kompozytor, autor tekstów, aktor teatralny i filmowy. W 2000 zaczął występować w Chorzowskim Teatrze Rozrywki w roli tytułowej w musicalu Jesus Christ Superstar, gdzie występuje do tej pory. Od 2001 roku udowadnia, że jest jedynym godnym zastąpić Ryszarda Riddla w legendarnym Jamie. Miniony rok był dla niego szczególnie ostrowski. Najpierw Maciej stał się bohaterem kampanii promocyjnej miasta Tu Mieszkam. Później był niezapomniany kameralny koncert w ratuszu i drugi w Nowym OCK. Do tego trzeba doliczyć wspominkową płytę z legendą ostrowskiego bluesa Blues Forever oraz zupełnie nową, autorską płytę z zespołem Niebo. Rok 2010 to jest chyba do tej pory najważniejszy rok w moim życiu. Ponieważ nie dość, że rodzi się moja córka, a nagrywam płytę z Jamem. Do tego udaje mi się nagrać swoją solową płytę, a wychodzi archiwalny materiał o zespole Blues Forever, zaprzyjaźniony kiedyś z Jamem, w którym miałem przyjemność śpiewać. To jeszcze na dodatek w roku 2010 kupiłem sobie pierwszego Harley'a. Okazję, żeby się odezwać, zanim zacznę śpiewać. Chciałem bardzo podziękować za tą nominację. Na pewno to, co wydarzyło się w zeszłym roku, ta propozycja to od miasta Ostrowa, żeby reprezentować miasto na banerach gwiazdowych, to był właśnie główny powód tego, że zostałem nominowany. Bardzo dziękuję za tą nominację i myślę, że jest to dowód na to, że ta nasza wspólna akcja połączona z wydaniem płyty Ogień i Woda udała się, rozeszła się szerokim echem po kraju i obiecuję, że w najbliższych miesiącach, latach będę kontynuował tę pracę. Atmosfera jest tak gorąca, że struny zaczynają się naprężać. Korzystając z wolnej chwili, chciałem pogratulować wszystkim nominowanym, chciałem pogratulować wszystkim zwycięzcom i chciałem powiedzieć, że rzadko uczestniczę w życiu Ostrowa z racji oczywistych. Dużo z Jamem jeździmy, ponad 100 koncertów w roku, do tego jest 20 parę spektakli Jesus Christ Superstar, no i te moje solowe projekty. To powoduje wszystko, że właściwie moim domem jest bus, który porusza się po drodze nie zawsze komfortowej. Ale z tego, co miałem dzisiaj okazję oglądać na Telebimie, co miałem okazję usłyszeć, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tak wiele dzieje się w Ostrowie, że tak fajni ludzie działają tutaj. Jest światowo. Krzysiek Siewruk.
ci z Państwa, którzy pamiętają rok 98 i moją debiutancką płytę Czarno, a być może pamiętają taki utwór Dwa psy. Jest wieczór, więc chodzę po mieście. Krzyk pada jak trudne pytanie. Gdzie jesteś? No, gdzie teraz jesteś? Ogrzewam się poszukiwaniem. Ogrzewam się. Dwa psy z podwórka wybiegły. Spytałem, czy może wiedzą. Spojrzały spod łba, uciekły. Więc może cię ptaki wyśledzą. Więc może cię ptaki. Lecz to nieraz niebo się stado i kreśląc litery na niebie spisały już inne pytanie. Kim jestem dla ciebie? Najcięższe na wszystkie pytania.